Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Jestem z panem mechanikiem, najlepszym we wsi. Składa mi silnik w Ursusie w końcu. Włożyliśmy wał i teraz kończymy składać rożdżą. Tutaj pan Daniel wkłada te łożyska na koło zębate tutaj do pompy wtryskowej i zaraz będziemy uzbrajać jeszcze z tą sprężarkę. No i co? Wał włożony, wszystko elegancko się kręci, nie będę teraz przekręcał, no bo jest ustawiony tam rozrząd, żeby panu mechanikowi nie popierdzielić, żeby nie był zły na mnie. Już tak swoje dzisiaj oberwałem, że nic nie przygotowane, a chcę składać. No, jak zwykle, no. Nie gadaj, o. Także polecam pana mechanika, to jest kurde... Światowej klasy, mechanik Mercedes-Benz. 60-tki to już tak robi po godzinach, bo już tak w ostateczności poznajomości, ale musicie drogo musicie zapłacić. No i cóż, włączymy się później, coś tam jak dalej jeszcze, jak będziemy wkładać może tłoki. A co tutaj więcej pokazywać? Tak, tłoki tuleje. No i tyle, więcej na razie nic tu nie zmodzimy, bo trzeba będzie głowicę jeszcze dotrzeć, zawory. To już tam kiedyś jeszcze będzie miał pan mechanik czas, to dokończy się i się go odpali na palecie, zobaczy jak to się chodzi, dopiero później będziemy montować do kadłubu, tak? Po świętach może się coś uda. Po świętach, że będzie latał z pugiem. Bożego narodzenia. Dobra, boś gwiazdorzy, wyłączam się. Wkładamy teraz tuleję, tutaj pan mechanik taką pastą. Bo delikatnie blok nie jest rewelacyjny. Ja mówię, że jak zastygnie, to cyment. Dzieci po dzieciach. Tak. Tam w pacierzu. Tutaj sobie... nie rozbierze później. Bo nie będzie trzeba. Zobaczymy. No miejmy nadzieję. No. Tutaj założyliśmy takie śruby, żeby docisnąć te tuleje. No nie szykował głowic jeszcze. No bo głowice będą jeszcze zawory, będzie trzeba dokręć do dotrzeć, o. No i tak działamy. A ty dzisiaj możemy, to może szklanki możemy też założyć w sumie, nie? Tak. Szklanki i te dekle możemy założyć. Bo mam do tych dekli mam uszczelki, tak. Te koreczki, wszystko mam. Z deklami to tam czuł, bo ja nie mam bardzo czasu, to najpierw są jeszcze te. To tam wie. I wiesz, koło rożyn ustawić. No. Boki i te, nie? Tam boki się włożyć z głowicami razem. No jeden ciort. Oj, tam nie gadaj. Ale zobacz, no pochwal, że chociaż blok ładnie wyczyszczony. No niech tam będzie. Jedną rzecz ci się udało. No ja z takim mechanikami ja muszę współpracować. Nie narzekaj. No nie narzekam. Nie narzekam. Dobrze jest. Dobra, włączymy się później. Ja już będzie dymka puszczał. Jakiego? To wita nowy mechanik, Piotruś. A tu stary mechanik Stachu. Jeden poszedł, drugi przyszedł. Dokładnie. Działamy przy tłoczkach, tak? Dobrze mówię? Szklankach. Zawsze będę mówił tłoczki, nie wiem czemu. Bo tak wyglądają. Ale no. Zakładamy szklanki, bo już jak wiecie... Już coraz więcej jest... Na miejscu, że tak powiem. Tak, jest już na miejscu. Rozrząd pokażemy, jak się teraz elegancko kręci wszystko. Rozrząd był ustawiony. O, się puszczam, a to jeszcze się kręci. Także jest. Powinno być. Tulej, jest malina. Tuleje są ściśnięte teraz takim patentem, ze względu na to, że są dane na pastę uszczelniającą, bo tam po prostu blok miał wżery, no wiecie, no nie da się takiego bloka z jakimiś mankamentami, żeby nie miał. Ten ma akurat właśnie takie, ale nie ma jakichś tragicznych, dajmy po prostu zapobiegawczo tą pastę i powinno być. Tak pan mechanik. Pan mechanik. Wcześniej zauważyć. Powiedział, że będzie wolny. No jak będzie wolny? Najwyżej się zgoni na niego.
Co mechanik, to mechanik, więc pojęcie musi mieć jakieś. Tak. Sobie czyścimy. Trochę zmywaczem. Przedmuchamy kompresorkiem. On się odezwał. Najgłośniejszy sprzęt do Stacha. Nie no, więcej to co? Później jeszcze coś nagramy, jak go wsadzimy. Założymy. No jeden jak zakładasz. Tak, jeden jak zakładasz i wszystko, no nie? No, bo więcej to co? No tak. Rejkiem dobrze. To jest maduje, ten nie jeździ, tak to się mówi. Tak. Musi wskoczyć. Oj, pięknie wskoczył. Jeszcze pokażemy, jak chodzą, żeby nie było. Śmigają, luzu nie mają, także jest ok. Dobra, to widzimy się za chwilę. Mamy kolejny dzień zmagań. Dzisiaj udało mi się złożyć sprężarkę. Jeszcze brakuje mi tutaj podgłowicę u szczelki, ale to dopiero może jutro ją kupię. A coś mi do oka wpadło. I co, zacząłem uzbrajać tłoki, bo może jutro uda się nam włożyć tłoki. Głowice też wczoraj byłem u Rafała, który pomógł mi wymienić tulejki od wtryskiwaczy. Te stare wyglądają. Musiałem zrobić taki ściągacz prowizoryczny, tutaj spawywałem nakrętkę i je wyciągałem. No. Trzecia, czwarta gdzieś tam jest. A dzisiaj uzbrajamy tłoki w pierścienie. Fajnie to jest zaprezentowane dla tych, którzy pierwszy raz powiedzmy wkładają tłoki, pierścienie na tłoki. Tutaj macie pokazane, który fajny to jest zapakowane. Ogólnie, który tłok gdzie należy wsadzić. No to powiedzmy zaczynamy od piątego, czy od dołu sobie po prostu go wsadzimy. Rozpakujemy tłoki, widzicie, komplety prima, stworzeń w środku. Oczywiście jeszcze zabezpieczenie. A, to zabezpieczenie później. Tłoczki bardzo ładnie się prezentują, ładnie wykonane i zabieramy się za montaż pierścieni. No, tutaj macie pokazane, którą stroną trzeba wsadzić go top, czyli do góry i wkładamy. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale chyba jakoś w miarę ok. Sobie tutaj śrubokrętem staram się, żeby go nie jak najmniej porysać. Ale tak się nie da. No chyba, że się da, nie wiem. Albo ja tak. To się dotrze. To się dotrze. Dobra, mamy pierwszy pierścień, teraz zaczynamy czwarty. Czwarty już trzeba założyć od góry. Tak samo zwrócić trzeba uwagę na oznaczenie. Ciach. I śrubokręcikiem. Ciach. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Nie ma co się śpieszyć. Mamy założony czwarty, teraz po kolei trzeci. Hop, 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 hop. Mamy. I został nam ostatni. Ostatni się różni tym, że jest dodatkowo, nie wiem, no jakąś ma tutaj tą powłokę, nie wiem, czy to jest chrom, czy co to jest, nie wiem, jak to się, nie mam pojęcia.
osłania go chyba przed, on jest podatny na największą temperaturę. No i też tutaj pisze Prima, także tym do góry tłoka. O, tak. Hop, hop, hop. I mamy. Tłoki mamy założone. Tłoki, pierścienie mamy założone. Założę jeszcze sobie jedno ubezpieczenie. Zabezpieczenie od razu do tłoka. I będzie, że tak powiem, przygotowane będą komplety do założenia korbowodów i później nawał. Op. Siedzi, siedzi. Dobra. Wkładamy papierek. Tak, to. To. Boże, nie jest. Tłoki uzbrojone. Co wam mogę powiedzieć? No, tak jak wcześniej wspominałem, tłoki. Tłoki zostały uzbrojone w pierścienie. Korbowody mam już tam pomyte, wszystko. Nie chcę mi się wyciągać, bo już są przygotowane. Nowa miska, znaczy nowa stara, bo mojej się niestety nie dało zespawać. Nie wiem, co się działo. Także już ta będzie do silnika. Muszę spasować jeszcze ten dekiel. Udało mi się skompletować dzisiaj sprężarkę. Byłem jeszcze po uszczelkę, bo mi brakowało tej uszczelki tutaj pod głowicę, także zakręciłem. Wszystko tutaj śmiga. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? A i założyłem jeszcze ten tylny dekiel. No, musiałem się, nie powiem, trochę napracować przy tym deklu, żeby go spasować, bo widzicie, te odlewy to są masakryczne. Musiałem rozwiercać niektóre otwory i pasować względem tego uszczelniacza, żeby on w miarę jakoś równo siedział. No bo jak wiecie, jak będzie z jednej strony bardzo wciśnięta, a z drugiej będzie mało co, to będzie wyrzucał olej. No, mam nadzieję, że powinno to jakoś być. Dałem tutaj jeszcze dodatkowe podkładki i podkładki sprężynowe, no i zakręciłem to na klej. A więc tak powinno to, miejmy nadzieję, się nie lać. I co jeszcze? No, na chwilę obecną czekam. Może w sobotę będziemy wkładać dalej tłoki. Jakby się udało, to po prostu byśmy odpalili silnik. No tutaj głowice. Głowice są, o. Wczoraj jeszcze powkręcałem szpilki. I co, w skrzyni? A skrzynia już jest złożona. Znaczy złożona, już jest lewarek, jest założony. Biegi ciasno wchodzą, ale jest różnica jak wcześniej. Obudowa wymieniona, bo moja była tutaj uszkodzona. Tutaj wszystkie zatrzaski są nowe. Zostało mi jeszcze pod spodem pozakładać dekle od skrzyni. Skrzynia będzie gotowa. No jeszcze tutaj trzeba uzbroić łożysko oporowe i plecak będzie trzeba umyć, wyczyścić, założyć plecak. Będzie trzeba jeszcze ramienia zdjąć, bo będę wymieniał uszczelniacze bodajże tutaj na tych ramionach, bo mi z jednej strony olej wyrzucało. I na tą chwilę tak to się prezentuje. Pomalutku do przodu, może odpali się go, kurde. Tak jak wspominałem, w sobotę to zależy po prostu od mechanika.
Ja staram się tutaj jak najszybciej wszystko przygotować, żeby po prostu tylko ciach, ciach, ciach i dalej, dalej, dalej działać. Szpilki też wymyte, nowe. Nie nowe, tylko używane. Dobre są. Posprawdzałem, czy są w miarę proste. Gwinty są nieuszkodzone, także po co je wymieniać, jak będą takie. I chyba na tyle. A! Jeszcze firmowe łożysko. NSK Berling 60, jakie to jest? 6304, takie Stachu robi. Nie robię takie, ale na mojej kuźni, na innych prasach jest odkuwane i je będzie trzeba założyć tutaj w wał. Jeszcze ten kołek ustalający na koło zamachowe nowy włożyłem, bo nowy wał nie miał tego. Także tak to się prezentuje. Taki dzisiaj nie będzie jakiś wielce nie wiadomo jaki odcinek, a wrzucę go, żebyście mieli coś obejrzeć, zobaczyć jakie są postępy przy 60. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Nie wiem jaki będzie odcinek następny, zobaczymy. Także śledźcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i tyle. Także trzymajcie się, cześć!